Witam wszystkich na webinarium na temat DevOpsa, jak ułatwić sobie życie. Zanim zaczniemy samo webinarium, może parę słów o mnie. Jestem konsultantem i trenerem w Asseco Academy. W szczególności zajmuję się takimi obszarami jak Agile, DevOps, architektura korporacyjna, to jest zarządzanie projektami. A dzisiejsze webinarium będzie poświęcone właśnie metodzie DevOps. Jaka jest nasza agenda? Zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle DevOps jest potrzebny, a także opowiemy o tym, jak DevOps ma się do Agile'a. Opowiemy o fundamentach, podstawach DevOpsa, a także na temat tego, jak nowa wersja Agile'a, czwarta, ma się do DevOpsa. I na końcu opowiem o systemie certyfikacji DevOps, o zmianach, które zaszły w tym systemie certyfikacji i czego możemy się tam spodziewać. Zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle DevOps? Jeżeli popatrzymy na takie klasyczne IT, które odpowiednio duże IT oczywiście, które jest podzielone na część wytwarzania i utrzymania development i operations, który w każdym z nich jeszcze mamy oddzielne komórki, które się zajmują różnymi rzeczami, takie jak analiza, programowanie, architektura, testy, to widzimy, że te działy IT w ramach wzrostu zaczynają się coraz bardziej specjalizować, pojawia się coraz więcej obszarów i nagle okazuje się, że to nie do końca działa. Teraz jaka jest przyczyna tego właściwie, można powiedzieć, skąd to się to wszystko wzięło? Otóż jak sobie popatrzymy na taką fabrykę, to nowoczesna IT trochę przypomina taśmę produkcyjną. I klasyczne korporacje, organizacje, dotyczy to tak naprawdę nie tylko fabryk, ale także bardzo dużych korporacji, działają w ten sposób, że tworzą komórki, które zajmują się coraz drobniejszymi elementami w całym procesie wytwórczym. To ma swoją zaletę, ponieważ wtedy w takim dużym zakładzie są osoby, które mają bardzo wąską specjalizację, a jednocześnie mogą w tej specjalizacji być bardzo, bardzo dobre. Mogą dostarczać w bardzo sposób efektywny i wydajny rzeczy w swojej specjalizacji. Nie muszą się na wszystkim znać. Wtedy, no i oczywiście przy odpowiedniej dużej skali, to się robi samo z siebie, ponieważ musimy mieć, wydzielane są nowe komórki, nowe procesy, nowe wraz ze wzrostem, z dodatkowymi, ze wzrostem przepływu ilości prac, to taka rzecz jest dość naturalna. Coś takiego dzieje się także w dużych korporacjach, w dużych organizacjach i oczywiście tak samo dzieje się w IT. Tak? Jaki jest efekt takiej specjalizacji? Otóż mamy tak, że mamy dużo komórek. Każda z tych komórek zajmuje się swoimi rzeczami. W związku z tym, że mamy te komórki, działają niezależnie, to muszą jakoś sobie przekazywać pracę. W związku z tym, że organizacja jest bardzo duża, to przekazywanie pracy pomiędzy komórkami dzieje się w sposób formalny. Formalny, czyli no najczęściej w korporacjach to mamy właśnie to, co tutaj widać, te stosy papieru, które się dzisiaj są nie papierowe, tylko są w systemach elektronicznych, natomiast mamy takie stosy. Optymalizacja tych stosów polega czasem na tym, że tworzymy systemy biletowania zapotrzebowań, zamówień. I w tej wąskiej specjalizacji właściwie zanika współpraca, czyli te komórki stają się oddzielne, każda robi swoje. Też za bardzo nie widać z poziomu takiej pojedynczej komórki, pojedynczego miejsca w organizacji, jaka jest całość. Czyli jak gdyby w momencie, kiedy zaczynamy mieć coraz mniejsze działy, zajmujące się coraz drobniejszymi rzeczami, mało kto widzi całość. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, powoduje to, że nikt nie jest odpowiedzialny za cały proces,
od końca do końca, tylko każdy jest odpowiedzialny za swoją komórkę i rozlicza się ze swoich rzeczy. Jeżeli myślimy o optymalizacji, no to każdy oczywiście optymalizuje, jak najlepiej przekładać pracę, tą, którą dostał stąd, w tą stronę. Nie patrzy na optymalizację, czy ta optymalizacja spowoduje wzrost wartości w całym strumieniu. Jeżeli to następuje, ta specjalizacja postępuje, to możemy spodziewać się coraz bardziej takich efektów właśnie wydłużania paradoksalnie i całego łańcucha. No właśnie, i to powoduje też, że w takiej specjalizacji nie tylko tracimy ogląd całości, ale także czas, który jest potrzebny na formalne przejście z lewa do prawa, wydłuża się. Nie optymalizujemy całości procesu, tylko optymalizujemy pojedyncze komórki. A to powoduje, że dostrzegamy, że żeby cokolwiek dostarczyć, potrzebujemy bardzo dużo czasu. To jest jeszcze dobra sytuacja, jeżeli my zdajemy sobie sprawę, jak ten proces wygląda, ale organizacja IT jak zwykle zadaje pytanie osobom, czy wiedzą, jak wygląda u nich pełen proces dostarczania wartości w dziale IT, od momentu pomysłu w biznesie do momentu, kiedy to jest wdrożone na produkcji i dostarcza wartość klientom, to nie zawsze otrzymuje odpowiedź, że wszyscy wiedzą, jak to wygląda oraz ile to trwa. Rzadko kiedy jest to mierzone, tak żebyśmy na przykład powiedzieli, ile wynosił średni taki czas w danym roku. Tymczasem to, co się dzieje obecnie, już nie mówię o sytuacji, która się dzieje w związku z pandemią, to biznes oczekuje od IT rzeczy dużo, dużo więcej niż tylko po prostu przepychania zadań z lewa do prawa. Otóż potrzebuje to, co i biznes oczekuje, to zaczynają być rzeczy, które są związane bardziej z wartością całej organizacji, a nie po prostu realizacją tak zwanych swoich zadań. Czyli biznes oczekuje, że IT i rozwiązania, które dostarcza IT, są odpowiednie dla biznesu. Zapewniają rentowność, odpowiednią zyskowność. Biznes też oczekuje, że jeżeli będzie miał nagle jakiś pomysł, będzie chciał coś zmienić, to że to będzie wdrożone prawie natychmiast. Minęły już czasy, kiedy robiliśmy duże projekty typu 2-3 lata. Teraz najczęściej jest tak, że jeżeli biznes coś chce, to chce na już. Czyli jeżeli chcemy jakieś nowe rozwiązanie, to biznes mówi na przykład za miesiąc, za dwa, za trzy miesiące lub za tydzień, dwa, trzy tygodnie, w zależności od tego, jaka jest skala tego, czego biznes oczekuje. Tak samo zmienność. Minęły czasy, kiedy jesteśmy w stanie na przykład zrobić specyfikację dzisiaj i za dwa lata wdrożyć to produkcyjnie. Trzeba się liczyć z tym, że w trakcie będziemy mieli zmiany. Technologie, które się ciągle zmieniają, biznes oczekuje, że będziemy w stanie efektywnie te technologie nowe wykorzystywać. No i oczywiście taka odporność na wszelkie zaburzenia, to znaczy mogą się różne rzeczy dziać, ale generalnie rozwiązania powinny działać. Czyli to jest ta sytuacja, w której działam w dzisiejszym IT. I teraz to, co się stało w tym układzie, gdzie mamy development, operations, wejście agile, jakieś, to zaczęło się około 20 lat temu, wejścia parę lat temu, dzisiaj wszyscy są agile, to agile mocno zmieniło postrzeganie tego, jak działa IT i jak dostarczamy wartość biznesową. Czym jest agile? Może tak króciutko, ponieważ wystarczy nam to, żebyśmy widzieli po prostu, czym to jest na potrzeby tego webinarium. A więc mamy takie elementy jak szybszy czas dostarczenia na rynek rozwiązań. Działalność iteracyjna, to znaczy, że nie wiemy od razu, jak będzie dobrze, dlatego dzielimy to na mniejsze iteracje. Nie planujemy ich wszystkich od razu, tylko planujemy per iteracja i w zależności od tego, co się dzieje w danej iteracji, to mamy tak zwaną informację zwrotną, czyli
no, po angielsku to się nazywa feedback z każdej iteracji, który pozwala nam poprawić, zaplanować kolejne iteracje. Czyli zamiast zastanawiać się, jak będzie to wyglądało i rozważać wszystkie teoretyczne możliwości, po prostu próbujemy to robić i na bazie tego uczymy się. Przyrost, bardzo częste przyrosty wartości produktów, które można używać. Samoorganizacja, czyli nie wymyślanie, jak zespoły mają pracować, tylko dużo większa swoboda i możliwość wyboru przez zespół, w jaki sposób osiągnąć cele biznesowe. Elastyczność w przypadku zmian oraz zupełnie inne zarządzanie interesariuszami, włączenie interesariuszy w cały czas. Wydawać by się mogło, że Agile jest super, jest rzeczywiście fajny. Niestety, jeżeli chodzi o klasyczne IT, Development Operations, Agile pojawił się głównie po stronie developmentu. To znaczy tutaj mamy to miejsce, gdzie mamy iterację, dostarczanie. Natomiast Operations działało zwykle w sposób klasyczny i to jest określane jako wall of confusion, czyli taka ściana niezrozumienia, dwa różne języki porozumiewania się, dwa różne cele. W przypadku developmentu to jest zmiana, w przypadku operacji to jest stabilność. Powodowała właśnie różne perturbacje na linii tych dwóch obszarów. Czyli można powiedzieć, że w pierwszym podejściu Agile zadowolił stronę development, tą po lewej stronie, natomiast w ogóle porzucił, czy jak gdyby nie zainteresowano się tym, jak gdyby metodyki Agile porzuciły, nie weszły do obszaru operation. I to właśnie jest to miejsce, w którym wkracza DevOps, w którym starano się zaadresować właśnie tego typu rzeczy. I czym jest DevOps? Co mamy na myśli, mówiąc, czym jest DevOps? Czym nie jest DevOps? Pierwsza rzecz, DevOps to nie jest automatyzacja. Często się uważa, że jak zautomatyzujemy, napiszemy skrypty, to będziemy DevOps. Często się bierze do zespołu osoby, którą automatyzujemy, mówimy, że to wtedy będziemy mieli DevOps. Otóż DevOps to nie jest tylko automatyzacja. Automatyzacja jest niezbędnym elementem DevOpsa, ale nie jest wszystkim, czym jest DevOps. DevOps to nie jest też tylko Agile. Samo działanie zwinne, to co już wcześniej mówiliśmy, nie wystarczy do tego, żeby mieć DevOps. DevOps to też nie jest narzędzie. Nie wdrożenie systemu do na przykład robienia automatycznych release'ów albo to nie jest jeszcze DevOps. DevOps to też nie jest tylko kultura. To jest coś znacznie więcej. I DevOps to nie jest tylko coś takiego jak połączenie działu Development Operations, z czym też czasem się można spotkać z takim określeniem, że u nas wdrożyliśmy DevOps. Po prostu połączyliśmy działy Development Operations, byli na dwóch oddzielnych piętrach, teraz są na jednym piętrze, no i już mamy DevOps. Otóż nie jest to DevOps. Definicja DevOps, którą przyjmuje DevOps Institute, to jest ruch społeczny o charakterze kulturowym i profesjonalnym. Czyli zwróćmy uwagę tutaj dwa aspekty. Pierwsza rzecz, pewne elementy związane z kulturą, sposobem pracy i działania, które są niezbędne do tego, żeby realizować DevOps, oraz profesjonalnym, czyli chodzi o sposób podejścia do zarządzania IT. To, co jest bardzo istotne, to jest współpraca, komunikacja. To, co mieliśmy w tym klasycznym IT, które wcześniej było pokazane, które było podzielone silosowe. Integrację ludzi, procesów i technologii, czyli integrację na wszystkich płaszczyznach po to, żeby wszyscy pracujący widzieli wartość, którą się dostarcza w rozumieniu wartości. Czyli w momencie, kiedy jest jakiś pomysł w biznesie, to rozumiemy, jak go zrealizować, ponieważ rozumiemy, co
jaką to wartość dostarczasz dla klienta. I niejako pomocą w tym wszystkim jest automatyzacja. Po to, żeby to robić lepiej, sprawniej, szybciej, automatyzacja jest elementem, który to umożliwia. No i tutaj ta hodowla, ta roślinka, która jest właśnie, ma sygnalizować taki ruch, to się mówi czasem grassroots, ruch, który wyrasta bezpośrednio z miejsc, gdzie DevOps jest realizowany. DevOps był tworzony przez ludzi, którzy na co dzień po prostu robili, próbują, utrzymują systemy, działają w IT i stamtąd pochodzą pomysły. Dlatego też DevOps cały czas żyje. Jest to, dlatego to jest definicja, która mówi o ruchu społecznym o charakterze właśnie kulturowym i profesjonalnym. Tutaj mam uwagę, że definicji jest sporo i całkowicie zgadzam się z tym zdaniem, że rzeczywiście jest tak, że różnie stara się zdefiniować temat, starają się różne organizacje zdefiniować temat. Natomiast my, będąc tutaj w obszarze akurat teraz DevOps Institute, mówimy o tych definicjach, które są promowane przez DevOps Institute. Można powiedzieć, że DevOps jest takim obszarem, jeżeli chcieć zdefiniować, przez skrót KOMS. Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing. To są takie podstawowe elementy, które definiują DevOps. Culture, czyli nowa kultura, sposób pracy pomiędzy developmentem, operations, sposób pracy ludzi, delegowanie, podejmowanie decyzji, samoorganizacja, czyli kultura pracy, tak zwane środowisko no blame, bez obarczenia winą. Automatyzacja, niezbędna jako element DevOpsa, a to o tym mówiliśmy, ale sama automatyzacja nie jest DevOpsem. Automatyzacja jest zawsze potrzebna tam, gdzie będziemy mieli pracę, która jest powtarzalna, która spowoduje lepszą, bardziej wydajne dostarczanie na produkcję. Lean, czyli wzięcie z metodyki leanowych, wszystkich tych rzeczy, które powodują optymalizację strumienia wartości i redukowanie marnotrawstwa w procesach. Measurement, czyli generalnie mierzymy. To, co mówiłem wcześniej, ta świadomość tego, co robimy, jak robimy, ile to trwa, jest kluczowa. Jest możliwość dzisiaj, jest możliwość mierzenia bardzo różnych parametrów w strumieniu wartości. W związku z tym powinniśmy mierzyć, powinniśmy wyciągać z tego wnioski i powinniśmy na podstawie tego podejmować decyzje dotyczące optymalizacji. I sharing, kultura dzielenia się, uczenia się po to, żeby być jeszcze lepszym i nie popełniać tych samych błędów, uczyć się, doskonalić i zwiększać efektywność. I DevOps de facto nie tyle jest oddzielną metodą, co połączeniem, integracją wielu, wielu różnych metod, które z których DevOps czerpie, ale powoduje, że one stają się bardziej pełne. Dlatego, że DevOps definiuje wykorzystanie tych metodyk w pełnym strumieniu wartości po to, żeby dostarczać coś, co dla klienta jest wartościowe. I mamy tutaj takie rzeczy jak w szczególności Agile, czyli podejście iteracyjne, podejście przyrostowe, zwinne zespoły, samoorganizacja. Mamy Lean, marnotrawstwo w strumieniu wartości, optymalizacja, potraktowanie IT jako takiej taśmy produkcyjnej, w której optymalizujemy cały proces, a nie pojedyncze komórki. No i to, bez czego DevOps nie może funkcjonować, czyli ITSM, bo ciągle to, co jest najważniejsze na końcu, to świadczenie usługi, która jest
wykorzystywana do tego, żeby mieć, tworzyć wartość, żeby klient mógł mieć wartość. No i ale jak do tego podejść? Co zrobić, żeby ten DevOps móc uzyskać? Jak połączyć te elementy, jak je skombinować ze sobą, jak zrobić, uzyskać odpowiednią synergię z tych wszystkich elementów? No i tutaj zaczynają się schody. Dlaczego zaczynają się schody? Otóż nie będę mówił o wszystkich aspektach, które są bardzo interesujące, jeżeli chodzi o DevOpsa, ale przyjrzyjmy się chociażby takiej jednej rzeczy. Jak zrobić, mamy gotową organizację naszą IT, w której mamy jakąś strukturę organizacyjną, jakieś procesy, mamy jakąś infrastrukturę, systemy istniejące. I teraz mówimy, dobrze, chcemy od jutra robić DevOps. No i jest pewien klops, ponieważ cała nasza organizacja jest przystosowana do działania w pewien stary sposób. Pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, to po prostu wziąć, zaorać tą starą organizację, zrobić z niej nową organizację, tylko nikt w ten sposób nie podchodzi, ponieważ to by oznaczało no, kompletną rewolucję, nie dając gwarancji, że coś z tego będzie. W związku z tym coś trzeba zrobić. No i pytanie, jak taką organizację na przykład robić i są różne podejścia. Na dzisiaj już wiemy o tym, że niektóre z tych podejść są bardziej efektywne, inne nie. Pierwsza rzecz to były próby tego, żeby tworzyć takie oddzielne zespoły DevOpsowe. No i niestety okazało się, że to nie jest najlepsze, ponieważ to powodowało, że zarówno development, jak i operations umywały ręce i mówili, że to jest kwestia DevOps, tego zespołu nowego, a oni nie będą się tym zajmować. Czyli generalnie spowodowało to, że zamiast mieć dwóch silosów, Dev i Ops, nagle mieliśmy trzy silosy, które ze sobą nie współpracowały. Druga rzecz, która była, to DevOps jako narzędzie, tak samo niezbyt dobrze działało. Jeszcze ja też spotkałem się z czymś takim, jak mówi się, że DevOps to my po prostu zatrudnimy sobie DevOpsa, mając na myśli człowieka. Czyli jest taki DevOps jako człowiek. Najczęściej ma się na myśli kogoś, kto po prostu pisze skrypty do automatyzacji albo pisze oprogramowanie automatyzujące. I to też okazało się, że nie jest najlepszą, najbardziej efektywną metodą. Natomiast po prawej stronie mamy te modele, które przynajmniej na razie wydały się bardziej obiecujące i lepiej działały. Pierwsza rzecz to jest, jeżeli już robimy oddzielny zespół DevOps, to możemy robić takie tiger teamy, które są tymczasowe, to jest zaznaczone tym przerywanymi kreskami, czyli po prostu z Dev i Ops robimy tymczasowy zespół do zadań specjalnych, który robi te zadania, a później do kolejnych zadań powołujemy kolejny zespół. Wtedy nie tworzy się dodatkowy silos, tylko to są rzeczywiście dedykowane specjalne zespoły do zrobienia czegoś, które jednocześnie mogą pokazać, jak działa, wypracować metody, które mogą pozwolić na transformację całej organizacji. To, co jest też bardzo skuteczne, ale nie zawsze jesteśmy w stanie tak szybko to zrobić, to jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Dev i Ops. No, czyli tworzenie takich warunków pracy, takich środowisk, żeby Dev i Ops mógł pracować. Jeszcze innym sposobem to jest na przykład zrobienie w taki sposób, żeby operations udostępniało infrastrukturę jako usługi dla developmentu. Czyli niejako pierwsze podejście, czyli takie udostępnienie infrastructure as a service, z którego korzysta samodzielnie development, znaczy jako usługa. To są te rzeczy, które mają też swoje ryzyka, oczywiście, ale w praktycznych sytuacjach okazały się bardziej efektywne. To nie oznacza, że te organizacje, te po prawej stronie, które przedstawiłem, to jest jak gdyby święty, złoty graal, do którego dążymy, tylko jakieś
Tylko jeżeli chcemy zacząć od wdrażania DevOpsa, to są warte do rozważenia sposoby na to, jak zacząć. I to, co tutaj mówiłem, to dotyczy tylko i wyłącznie organizacji, a mamy jeszcze całą masę innych rzeczy, o których trzeba pomyśleć, jeżeli byśmy taki DevOps chcieli wdrażać. Kolejna rzecz to ITIL 4. Wiemy, że w zeszłym roku weszła metodyka ITIL 4. Premiery mają kolejne obszary ITIL 4. Odsłonione są kolejne rzeczy. W skrócie, czym jest ten ITIL 4? Otóż zmieniło się podejście. Dużo większą wagę przywiązujemy teraz w ITIL 4 do pryncypiów, do tego, w jaki sposób budować wartość w IT. I mamy pryncypia, których nie należy traktować jako oddzielne, tylko jako połączony zestaw, każdy z każdym interakcji i wdrażania w IT. Mamy IT Value System, który jest takim elementem właśnie ITIL 4, gdzie mamy różne wymiary. Sercem tego jest Service Value Chain, tutaj mamy go pokazane w środku, gdzie mamy taki łańcuch dostarczania wartości w usłudze. Czyli jak gdyby w ITIL-u, w stosunku do ITIL-a w poprzedniej wersji trzeciej, gdzie myśleliśmy o tym jako po prostu o, grało się tego ITIL-a jako wdrażanie poszczególnych procesów, tutaj jest podejście bardziej całościowe. Zmiana, która zaszła też, to procesy przestały nazywać się procesami, ale zaczęły się nazywać praktykami. Jest dużo większy nacisk na dostosowanie oraz zmieniły się, i tutaj mamy pokazane praktyki, które były w wersji poprzedniej i zostały zmienione lub dodane w wersji obecnej. Teraz w jakim sensie ten ITIL 4 łączy się z DevOps? Otóż DevOps sam z siebie nie wprowadza sam, poza tym, że mówi o tych elementach columns, to nie mówi o tym na przykład, jak taki service value chain ma wyglądać. Nie mówi o IT value system. Mówi o pewnej filozofii, którą trzeba stosować wdrażając to. To samo, jeżeli chodzi o praktyki. Mówimy o pewnej filozofii i IT 4, w wersji 4 bardzo zmienił się pod tym względem, że jest dużo większa swoboda, czy bardzo silnie zaakcentowano to, że te praktyki muszą być dostosowane do organizacji. Czyli dokładnie to, co mówimy w DevOpsie, że w zależności od organizacji możemy mieć różne podejście. I teraz, jak to się ma jeszcze do samego DevOpsa? I teraz powiem chwilę, parę słów o schemacie certyfikacji. Jak te obszary, o których wcześniej mówiłem, są adresowane w schemacie certyfikacji DevOps Institute. Mamy taki szkolenie, obszar DevOps Foundation. To jest jedno z podstawowych szkoleń, które dotyka wszystkich tych obszarów, o których powiedzieliśmy. Jest przeglądem przez całość. Wygląda na to, że to jest poziom Foundation i dotyczy całego DevOpsa, to należy się spodziewać, że na tym szkoleniu po prostu wyjdziemy z rozpoznanym całym DevOpsem, ale w każdym z obszarów nie wejdziemy zbyt głęboko. Czyli będziemy mieli taki dobry obraz całości tego, co to jest DevOps i co dalej, od czego zacząć, co próbować, co robić, co ewentualnie poprawiać. To, co jest bardzo ciekawe, to DevOps Institute prowadził polską wersję egzaminu DevOps na poziomie Foundation. Czyli poza tym, że mamy wersję angielską, możemy zdawać egzamin po polsku. Mamy też dwa takie szkolenia, dwa obszary związane z Service Agile Management, czyli z zwinnym zarządzaniem usługami. I tutaj mamy Agile Service, Certified Agile Service Manager i Certified Agile Process Owner. Czyli dwa szkolenia, które są niejako równolegle do całej certyfikacji DevOps, które dotyczą tylko i wyłącznie zarządzania usługami, tworzenia usług w sposób zwinny.
Po wyjściu z tego poziomu foundation mamy poziomy bardziej dedykowane do bardziej specjalizowanych obszarów. I tu mamy Continuous Testing Foundation, Continuous Delivery Ecosystem Foundation, DevSecOps Foundation, SRE Foundation. I DevOps Leader, który nie ma przewiatnika Foundation, nie jest na poziomie jako podstawowym, jest jedynym szkoleniem, które pozostaje jakby na poziomie wyższym. DevOps Institute doszedł do wniosku, że kiedyś było wymagane zdanie egzaminu DevOps Foundation po to, żeby zdawać inne certyfikaty. Teraz można nauczyć się samemu, czy jak gdyby zapoznać się z DevOpsem na poziomie Foundation. Można od razu przyjść na dowolne szkolenie, które może nas interesować tych obszarów. One zresztą nazywają się już teraz Foundation po to, żeby podkreślić ich charakter podstawowy. Ostatnia zmiana, która też zaszła ostatnio w DevOps Institute, to jest to, że egzaminy są open book, czyli można korzystać z materiałów podczas egzaminu. Są z internet i można korzystać z dodatkowych materiałów. No ale tak jak mówiliśmy, DevOps to nie jest tylko sam ten środek. Mamy też Agile, Lina i ITSMA. I tutaj mamy także szkolenia. Oczywiście IT 4 mamy szkolenia, które są związane z cyklami IT-owymi. I IT 4 jest jak najbardziej zgodny z DevOpsem, czyli no, niektórzy mówią, że wchłonął DevOpsa nawet w siebie. Jak gdyby jest mentalnie co do paradygmatów zgodny. Są szkolenia z Agile, Agile Project Management, Program Management, Business Analyst, Agile Change Agent, które są Agile Business Consortium, warsztaty Scrum, szkolenia ze Scrum, Scrum Study, które też są istotnym elementem tego, jak faktycznie realizować pewne rzeczy. No i szkolenia linowe, które mówią o tym, jak realizować to w linie. Lean Foundation, Lean Kaizen, które mogą także pomóc w znajomości Linu. Połączenie tych rzeczy daje nam pełen arsenał działania, którym DevOps jako taki jest w stanie połączyć to jako filozofia, sposób działania, podejścia, te wszystkie metody. I na koniec jeszcze wszystkie szkolenia, o których mówiłem, są oczywiście na ASECO Akademii. ASECO Akademii jest też w grupie Elite Partner DevOps Institute, jeżeli chodzi o współpracę. Z tego, co pamiętam, to jedyny w Polsce, albo pierwszy w Polsce, który stał się Elite Partner. Nie wiem, że ktoś jeszcze też się stanie niedługo. A? Oraz wszelkie usługi związane z tymi obszarami. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś kwestie, o których chcielibyście porozmawiać teraz na końcu po tym wszystkim, pytać o coś? Możemy do tego wykorzystywać okienko Q&A, a także okienko czata lub okienko czata, które jest wygodniejsze, obydwu można wpisać pytanie. Nie widzę pytań. Na slajdzie widać też mój namiary na mnie. Jeżeli ktoś ma chęć, to zapraszam do podłączenia się na LinkedInie. Prośba tylko o zaproszeniu, o wysłanie informacji, że to jest z tego webinarium, żebym wiedział, skąd pochodzi osoba, która wysyła zaproszenie. Mam pierwsze pytanie. Czy pandemia może zniszczyć DevOps? Co jest największym zagrożeniem dla kultury DevOps dopiero co budującej się kulturze? Tak, tutaj to pytanie ma pewną tezę, czyli że ta kultura dopiero się co buduje. Kultura DevOps buduje się około 10 lat już teraz. I oczywiście to jest moje zdanie i może to się różnie potoczyć, bo nie wiemy, co się za chwilę zdarzy. Natomiast moim zdaniem zagrożeń jest to, że kultura DevOps, kultura Agile, obie te kultury, bardzo silny nacisk kładą na współpracę, którą się tłumaczy collaboration, jako nie tyle współpracę, co współdziałanie lub współtworzenie, tak? Czyli coś
stworzenie razem, żeby coś osiągnąć, wspólne cele. Jak zapewne pamiętacie wszyscy, w Agile'u mówimy o kolokacji, o tym, żeby umieszczać zespoły w jednych wspólnych pomieszczeniach, we wspólnych miejscach. To jest to pewna nie tyle zagrożenie, co trudność. Trudność, która polega na tym, że te rzeczy dużo trudniej robi się w środowisku wirtualnym. Tym niemniej, i to powiem, że sam też się zdziwiłem, jak widziałem, jak te narzędzia działają, daje się pracować w środowiskach rozproszonych, wirtualnych, wykorzystując nowoczesne technologie. To spowodowało, paradoksalnie pandemia spowodowała szybsze przejście na pracę zdalną, środowiska wirtualne oraz inny styl funkcjonowania. To, co jest zagrożeniem, to to, żeby robiąc na przykład spotkania albo pracę w takich wirtualnych pokojach, robić to w sposób taki, który będzie efektywny. Żeby te spotkania nie kończyły się na długim wysiadywaniu na słuchawkach przed monitorem, nic nie robiąc, tylko żeby planować je, i to niestety każda organizacja, każdy zespół musi dojść samodzielnie do pewnych elementów, które pozwolą im pracować bardziej efektywnie. Więc tak, są pewne zagrożenia. Z drugiej strony to ten okres pracy zdalnej i pracy w nieco inny sposób spowodowały, że przyspieszenie pewnych procesów, które się działy. Więc myślę, że to jest i zagrożenie, i szansa, i w zależności od tego, które z tych rzeczy wygrają, to będziemy mieli, to będzie w jedną albo w drugą stronę. Jest jeszcze jedna rzecz, to automatyzacja, to znaczy jednak w dużej mierze okazało się, że bardzo dużo rzeczy może być realizowanych w sposób automatyczny. Ja obserwując na przykład branżę administracji publicznej, gdzie niechęć do automatyzacji zawsze była bardzo duża, okazało się, że nagle dużo rzeczy można robić bez ludzi. To były chociażby teraz te wnioski o bon turystyczny, który właściwie bez żadnych ingerencji ludzi był proces w całości realizowany zdalnie. Więc okazuje się, że dużo rzeczy jest innych. No i szansa dla DevOpsa to jest taka, że biznes teraz oczekuje rozwiązań, które są rozwiązaniami end-to-end, takimi, które dają pełną wartość, czyli musimy rozumieć, IT musi rozumieć, jaką wartość, jest realizowana. Ja widzę, że to jest doprecyzowanie, że chodzi o organizację, która dopiero zaczyna działać w tej kulturze. Doprecyzowanie osoby pytającej. Dla kogoś, kto startuje, bo rzeczywiście jest pewna różnica. Jeżeli zespoły zwinne dopiero zaczynają swoją pracę w sposób zwinny, to jest troszeczkę inaczej niż te zespoły, które pracowały wcześniej lokalnie, zaczęły pracować online po pracy pewnej czy pewien okres zdalnie. Jest to wyzwanie pewne, do którego trzeba podejść, ale ja widziałem takie zespoły, które zaczynały pracę, praktycznie organizowały się od razu od pracy zdalnej i to dawało się zrobić. Znaczy, to działało. Tak? Natomiast wymaga to dużo większej, no, innego podejścia, większej uwagi, bo w przypadku pracy w jednym pokoju, w jednym pomieszczeniu pewne rzeczy dzieją się automatycznie. W przypadku pracy zdalnej o pewne rzeczy musimy zadbać, żebyśmy mieli szansę uzyskać odpowiedni efekt. A więc jest to tak trudniejsze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to ja w takim razie bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. I zapraszam na nasze szkolenia oraz do ASECA Akademii. I do zobaczenia kiedyś online lub w życiu realnym.